Sponsorem programu jest Dany Meble, producent mebli kuchennych i pokojowych do każdego domu. Atmosfera w zespole jest pozytywna, tutaj mimo tego, że ten sezon nie zakończył się tak jak chcieliśmy, bo oczywiście głównym celem było utrzymanie, niestety się nie udało, no walczyliśmy do końca, tam w ostatnich 5 meczach wygraliśmy 4, jeden przegraliśmy, no niestety ten najważniejszy, który zadecydował o tym, że spadamy do 4. ligi, ale tutaj teraz skupiamy się na tym pucharze, żeby w sobotę, już jutro wyjść, ten mecz z Olsztynkiem wygrać i cieszyć się mimo tego, że spadliśmy, to fajnie będzie podnieść ten puchar do góry. Na pewno chcielibyśmy wygrać to spotkanie, bo to będzie drugi w historii puchar dla Concordii. Drużyna przeciwna, że tak powiem, dla mnie, nie wiem, dla kolegów, ale pewnie niespodzianka, wyeliminowała dwie trzecioligowe drużyny i tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać po niej, ale my nie oddamy tego pucharu za darmo i na pewno będziemy chcieli to wygrać. Mi się wydaje, że to będzie mecz zależny od drużyny Olsztynka, bo jeśli się szybko jakby otworzą i pozwolą nam jakby na jakby szybkie strzelenie bramki, mi się wydaje, że worek się otworzy. Jeśli zamkną się gdzieś, będą liczyli na jedną bramkę i nam się nie będzie udawało, no to będzie mecz ciężki. Nie? No naprawdę wydaje mi się, że to będzie zależne od drużyny Olsztynka, choć my jeśli wyjdziemy i zagramy swoją piłkę, bo mamy indywidualności, mamy dobry zespół, to wynik się jakoś nie boi.
widać, że tego biznesu, że tak sobie dowiemy, no właśnie tak co Murawa się podoba. Fajna, fajna. Pierwsza klasa. O, pierwsza, pierwsza. We'll be right back.
myślałem, że mam to plecami jeszcze, wiesz? Nie, on nie krzyknął, wiesz, nie krzyknął ani czas, ale w tym momencie, jak miałem szpilkę na nogę, wiesz? Ja bym to już chciał dalej, wiesz? Tak było to, że w piszu, ale chyba to trzymałem, to nie tak chciałem się. Pierwsza część spotkania nie była zbyt dobra w naszym wykonaniu. Troszeczkę błędów popełniliśmy w defensywie. Daliśmy przeciwnikowi, żeby się rozkręcić i uwierzyć w to, że on może jeszcze w tym meczu coś zrobić. Wydaje się, że zabrakło drugiej bramki w pierwszej połowie, żeby w drugiej nie było takiej nerwowości, chociaż umiejętności naszych chłopaków było o wiele wyższe w tym meczu i tak naprawdę w drugiej połowie już kontrolowaliśmy spotkanie, zrobiliśmy korekty w przerwie i tak naprawdę przeciwnik już nam niczym nie zagroził, tylko była kwestia czasu, kiedy strzelimy drugą i kolejne bramki. Puchar jest nas, cieszymy się z tego. Puchar jedzie do Elbląga, reprezentujemy dalej nasze miasto i chcemy po prostu trafić na jak najlepszego rywala w kolejnej rundzie. Każdy puchar smakuje tak samo, czyli jeszcze w obecności rodziny, najbliższych kibiców,
smakuje wyśmienicie, nie ma co się oszukiwać. Troszkę boli ten spadek z trzeciej ligi, bo na niego nie zasłużyliśmy, ale trzeba się cieszyć z tego, że wygraliśmy puchar i obyśmy trafili na jakąś drużynę z ekstraklasy, żeby było to można przejść tą drużynę, która tak naprawdę fajnie gra na wysokim poziomie i nie poddajemy się, nie składamy broni i moim zdaniem chcemy szybko awansować z czwartej do trzeciej ligi, z powrotem wrócić. Pewnie większość chłopaków zostanie i będziemy walczyć o to. Sponsorem programu była firma Dany Meble, producent mebli kuchennych i pokojowych do każdego domu.